Siema, jesteśmy dzisiaj w Katowicach, kręcimy drugi odcinek trzeciej serii programu TurboCox. Seria niesamowita, tak jak widzieliście już w pierwszym odcinku, postać nietuzinkowa, trening był mega intensywny, mega zajebisty, osoba też, tak jak widzieliście, zajebista, mój motywator, gość, z którym mógłbym spędzać czas cały czas i mega postać. Dzisiaj ktoś zupełnie inny, też bardzo fajny motywator, jeden z nowych członków ekipy Real Farm Teamu i powiem tak, na pewno postać tak jak zwykle nietuzinkowa, na pewno gość, który zaraża swoim temperamentem, humorem i nie bez przyczyny został wybrany właśnie do tego programu. Gość, który, powiem wam szczerze, sam podchodziłem do niego z pewnym dystansem do momentu, aż go nie poznałem. Bo wiecie, jak jest w świecie fitnessu i tym podobnego, że ludzie są oceniani z góry. Do momentu, kiedy ich nie poznamy osobiście, wychodzi szydło z worka i okazuje się, że człowiek jest w ogóle inny niż to, jak o nim myśleliśmy wcześniej. I dlatego udało mi się nawiązać zajebisty kontakt, złapaliśmy szybko zajebisty kontakt, bo poznaliście gościa już na targach w Kielcach. No i cóż, moim gościem dzisiaj jest Marek Wilczak, nowy TurboCox. Mareczku, zapraszam. Kogoś tutaj przybi piątala. Cześć, witam cię serdecznie. Siema. Powiem tylko tak, Marek pomimo tego, że ostatnio miał kilka dni temu problemy żołądkowe, pokazał kurwa prawdziwe jaja. Znaczy, może nie dosłownie. Jaja są pełne. Może nie dosłownie, ale pokazał charakter i dzisiaj jest tutaj z nami, pomimo tego, że miał tam jakieś problemy zdrowotne, tak? No dokładnie, jak niektórzy wiedzą, był taki mały urlopik tygodniowy i złapało mnie na samym końcu jebana zemsta faraona i trzyma mało wody. Trzyma mnie w sumie aż do dzisiaj. No ale jak się na coś umawia, no to się nie odpuszcza, tym bardziej tutaj z Mariuszkiem, więc działamy na 100%. Może się nie będę dopinać, albo po prostu nie. Ale źle, że założyłeś jasne stonie, bo jak coś poleci, kurwa. To z kleksem. Ale nie, dobre, że brązowe przynajmniej. Ale mam 4 pary tych bokserek, także nie ma problemu. Mareczku, powiedz, ćwiczysz tutaj na co dzień, na tej siłce, tak? Kiedyś tutaj pracowałem, teraz sobie prowadzę tylko i wyłącznie treningi personalne dla siebie. Może nam opowiedz jeszcze historię, dlaczego nie pracujesz, tą, którą nam przedstawiałeś za kulisami. Wiesz co, chciałbym tutaj zostać dalej, zostać jako... Nieważne. Jestem tutaj przynajmniej 3-4 razy w tygodniu, mam dosyć sporo swoich podopiecznych, z którymi tutaj jestem od początku, czyli tam, nie wiem, 3-4 lat. No i co, fajny klimat, przede wszystkim mamy 2 piętra, jak sami zobaczycie sprzęty, no są po prostu fajne, więc jest na czym ćwiczyć, nie? Okej, powiedz mi, czym się zajmujesz prywatnie, jesteś, wiemy, że motywatorem, skąd się zrodził tak zwany profil Wilczak trenuje? Jak to się zaczęło? Szczerze, zaczęło się może nie dla beki, bo to jest złe słowo, ale czysto przypadkiem. Zajmowałem się kompletnie czymś innym, ogólnie jestem z wykształcenia, co może niektórych zaskoczy, inżynierem logistyki. O proszę bardzo, kolega po fachu. Więc bardzo proszę nie oceniać po stereotypach i jebać stereotypy, co niektórzy mogą pomyśleć, że tylko podzielany pozer. Tak, siłka, głupi, kurwa. To, że nam się po prostu udało w jakiś tam sposób, nie wiem, czy za sprawą siłowni u ciebie bardziej startów, bo ja akurat tak startami się nie zajmowałem, czy odnośnie głupich lajków, powiecie głupie lajki, ale w dzisiejszym świecie te lajki wcale nie są takie głupie, bo jednak one sprawiają, że dzięki temu, nie wiem, mam za darmo jedzenie, mam za darmo odżywki, ciuchy i wiele, wiele, wiele rzeczy, gdzie ludzie pracują cały miesiąc na to, co my dostajemy za darmo. Dostajemy za darmo, to jest złe właśnie, słowo, dokładnie. Oczywiście w cudzysłowie. To jest współpraca. Dostajemy za darmo z racji tego, że ciężko na to zapierdalamy i w jakiś tam sposób na to zasługujemy i z radością robimy to, co lubimy. Jak się zaczęło z tym fanpage'em? Przez czysty przypadek. Zacząłem, że tak powiem, swoją pierwszą jakąś tam czystą redukcję, taką, żeby sprawdzić, jak to wygląda. To kiedyś oglądałem, chyba nawet ostatnio wrzucałeś o wpierdalaniu na siłę, tak? Być się dużym. Całe życie stałem na bramkach, więc zawsze trzeba było być dużym. Oczywiście ja nie byłem nigdy zalanym świniakiem takim, żeby mieć taki bęben, bo po prostu nie mam takiej genetyki. Gdybym nie ćwiczył, byłbym po prostu chudym szczypiorkiem. I taki też kiedyś byłem. Ale zrodził się pomysł razem ze swoim dobrym przyjacielem, że cykniemy sobie foteczki, jakąś sesję sobie zrobimy. Po redukcji już, czy przed jeszcze? Proszę? Nie, po redukcji. Pierwsza taka redukcja, jakieś tam odwadnianie takie na oko, kompletnie się na tym nie za bardzo znałem. Jak to wyglądało? Ogólnie już trenerem byłem, ale nie wiedziałem, jak to wygląda pod względem takim, wiesz, no, jeżeli nie,
to jest tak, jeśli przeżyjesz tutaj, tak? czegoś na sobie, no to ciężko radzić innym, więc, no tak, więc tak. teraz już wiem, o co chodzi, tak? Więc redukcja była dosyć fajna, chociaż troszeczkę za bardzo się wycięciliśmy, no ale efekty były. I trzasnąłem sobie takie zdjęcie Supermana, które obiegło całą Polskę wtedy, no naprawdę weszło w punkt. No i co? To znaczy Supermana, co to znaczy, że w koszulce? Zdjęcie w koszulce Supermana, pokażę ci je później, bo to było takie pierwsze... Operator nam wklei później pewnie. Wklei na później, zobaczymy. I to jakoś tak pykło i potem dużo ludzi mnie kojarzyło z racji tego zdjęcia tak na początku. No i założyliśmy sobie fanpage'a, tak po prostu... Wilczak trenuje. Tak jest. No i co? No i przez pierwsze, nie wiem, miesiąc, dwa, udało mi się, że ja już od razu miałem na starcie ta 6-7 tysięcy, tak po prostu poszło. Potem się troszeczkę zatrzymało. Oczywiście jak dbasz, tak masz, tak? No tak. I potem nagle było to tak, jest ciężka praca też w sumie. I potem się jakoś udało tak, że no ciężko bez jakiejśkolwiek pomocy iść do góry. No bo jeżeli, nie wiem, znasz kogoś, kto dobrze sobie prowadzi, to ktoś cię promuje, no to jest inaczej. Ale jeżeli nikt cię nie promuje, nie mam żadnej współpracy i ty wrzucasz zdjęcia, dlaczego mają polubić mój profil, a nie twój, skoro, nie wiem, ty będziesz wrzucał żarcie, ja będę wrzucał żarcie, ty będziesz wrzucał trening, ja będę wrzucał trening. Ale chodzi o to, żeby robić to inaczej. Ja po prostu nie bałem się swoich emocji. Mówiłem, nie wiem, i o treningu, i o miłości, nie wrzucałem pudełek z jedzeniem, bo robi to każdy. No i po prostu pykło. No i tak się zaczęło. Ale z tego co pamiętam, to też masz jakiś epizod już sportowy też na swoim koncie. Tak. I zawody. Mi było z tym strasznie ciężko, ponieważ no, moja przeszłość nie jest taka jak, nie wiem, choćby moich innych kolegów młodszych, nie wiem, jakiegoś tam Adama Piwko na przykład z Warszawy, który sobie startuje i jest młodym chłopakiem, ale całe życie to poświęca i nie bawi się w imprezowanie i tak dalej. No umówmy się, ja od poniedziałku do czwartku ciężko trenowałem, ale od piątku do poniedziałku ciężko imprezowałem. Proszę. Więc no, moje życie tak wyglądało. Nie żałuję tego, bo... Ale teraz się coś zmieniło, czy dalej, tak? Nie ma czegoś już takiego. Po prostu z tego wyrosłem, nie potrzebuję tego. Mogę iść na imprezkę, mogę się napić, ale nie ma dwóch, trzech dni imprez. Ja z racji stania na bramce tak to wyglądało. No bo jeżeli piątek, sobota zawsze byłem na bramce, no to imprezka była, wiesz, przy okazji. No i tak leciały weekendy, tak zawaliłem studia, do których później wróciłem i nadrobiłem, ale to jest najważniejsze. Czyli to ostrzeżenie też tutaj dla młodych chłopaków, żeby jednak troszeczkę, bardziej ich sport na pewno, bo to pomaga później w dyscyplinie, w robieniu charaktera, charakteru. Czasem zejście, że tak powiem, trochę na dno jest potrzebne, bo no oczywiście taki nie tak, żeby się, ja się nigdy w życiu nie stoczyłem, broń Panie Boże, ale poczułem, że sam chcę, bo wcześniej studiowałem chyba nie dla siebie, tylko bardziej dla rodziców. Żeby im pokazać, że to skończę, a potem już to skończyłem dla siebie. Mówię, kurwa, nie po to się uczę całe życie, żeby tego nie skończyć teraz, nie? Więc potem się zebrałem w garść i... I zawody. I tak, a jeżeli chodzi o zawody, no to bardziej, jeżeli całe życie robiłem co chciałem, imprezowałem, bawiłem się, ale ta forma jakaś była, no bo jednak ciężko imprezowałem, ale ciężko też zapieprzałem, no a no nie ma niestety. Ludzie chcą przyjść na siłownię, dalej sobie imprezować, no ale jeżeli, nie wiem, przez rok nie odpuścisz, no to kurwa, no nie zbudujesz niczego, no, prawda? A ja jednak no, na to poświęciłem trochę czasu. A jeżeli chodzi o start w zawodach, to chciałem sobie po prostu udowodnić, że mam jaja i wytrzymam, jeżeli chodzi o podjadanie, trening, wyjścia i tak dalej. To był mój główny cel. Wiedziałem, że jestem cały wydziarany, tych tatuaży powiedziałem, no, że nie będę zakrywał, ale wiedziałem, że jeżeli zrobię fajną formę, to może przejdę. Mój trener powiedział tak. Najważniejszy mój błąd był to, że nie pozowałem. Nie potrafiłem pozować, bo się do tego nie przyszykowałem. A też mi nikt mądry tego nie podpowiedział. Gdzie wiadomo, nauczy się na błędach. Formę zrobiłem dobrą. No i odprowadził mnie Marcin Gandyk. Więc osoba kumata i fajna. Powiedział mi tak, no, że jeżeli sędziowie te tatuaże ocenią w jakiś tam nie sposób krytyczny, no to albo zajdę wysoko, albo odpadnę od razu. Jak stałem i widziałem siebie na scenie, tym bardziej jakaś tam pozycja tyłem, no to moje plecy, no to była jedna wielka plama. No tak. Czyli nie było tam widać nic, no a o pozowaniu po prostu nie wspomnę, no bo pozowanie było tragiczne, nie? A gdzie startowałeś? Gdzie to było? Debiuty? Na debiutach. W którym roku? 13? 14? Nie. Wcześniej jeszcze? Co ty? Półtorej roku temu. A. 15 albo 16. No ja też przede wszystkim zbijałem strasznie dużo kilogramów, bo ja do klasyka miałem za małe nogi. Znaczy za małe, nie za małe. No ja
chciałbym się czuć kompletny, więc musiałbym po prostu... A gdzie chciałem w plażowym. Aha. Ale zbijałem do tego, o Jezus, ja byłem takim człowieka. Uwierz mi, że na przykład... Że no to nie jest proste przygotowanie. Że chłopaki, no, ja kręciłem po 2 godziny kardio na sam koniec, żeby to zbić, ja po prostu popaliłem swoje mięśnie. To był mój błąd, no, ale ja sam tak chciałem, bo no, wiedziałem... się uczy, no, bo wiedziałem, że no, ja miałem swoją wagę tam, nie wiem, 102-103 kilo, a w dniu wyjścia na scenę, no, zbiłem do 86-7, gdzie przy 98-9 ja już byłem dosyć suchy, nie? Sporo. Więc byłem po prostu, no, czułem się tragicznie, jak wielkie jedno gówno, nie? No, powiedz mi teraz, planujesz jakieś starty jeszcze, czy na razie... Szczerze uważam, że... Nie potrzebujesz. Wiesz co, jeżeli podszedłbym tego inaczej, z czystą głową dobudowałbym mięśnia i miałbym na przykład startować klasyku i nie zażynał się jak pojeb przez 2 godziny kardio dziennie, to może spoko, ale musiałbym mieć czystą sytuację pod względem życiowym takim, że wiem, że nie wiem, przez dany okres czasu nie mam jakichś danych, nie mam stresów i tak dalej, bo na mnie to źle wpływa. Mm-hmm. Psychicznie po prostu tak ciągnie mnie do żarcia, że no, ja też mam czasem z tym problem. Jak startowałem, no to pracowałem tutaj jeszcze, że miałem jakieś tam swoje zmiany tutaj na siłowni, no to mówmy się, no ta praca wymaga od ciebie poświęcenia z racji tego, że chcesz przyjść i być zadowolony, czyli przychodzi do mnie na trening, ja ci mówię, co masz zrobić, a ja mam ci ochotę powiedzieć spierdalaj, bo ja nie mam na to ochoty. Nie masz siły. Zresztą sam wiesz, jak jest. O to mi głównie chodzi. A tak po prostu no, zaniedbuję swoją pracę, no mówię się, praca to pieniążki, tak? A z zawodów co masz oprócz satysfakcji? No, plastikowy puchar. No niestety to troszeczkę chyba zniechęca, nie? Ale myślę, że no, co, nie, nigdy nie mówię nigdy, bo jednak wiesz, jak choćby, nie wiem, byliśmy na Kielcach teraz, no i jak przyglądałem się, no to jednak gdzieś tam myślisz, kurde, czemu on może, a ja nie mogę? Może jednak sobie coś udowodnię, czyli nie? Masz w sobie żyłkę sportowca. A no całe życie uprawiałem sport, no więc jak najbardziej. Dobra, Mareczku, powiedz tak, bo tutaj zaraz będziemy pół godziny epilog prowadzić, a widzę, że moglibyśmy tutaj trochę pogadać. Powycina. Nie powycina, on tutaj nic nie będzie wycinał. Co z tym brzuchem? Powiedz mi, jak zrzucić palumboizm? Tutaj widzowie są... Ale to nie ze mną odcinek. Patrz, nie nagrywaj tego. Nie, to jest ten. Ja kręciłem taki filmik, jak byłem chyba na snapie u siebie, że był trener przed wakacjami do pinka. A, i po wakacjach, tak? I po wakacjach. Nie, ja też potrafię robić metamorfozę w minutę. Dobra, Marek, co ćwiczymy dzisiaj? No z racji tego, żeby nie dorzucać jakichś ogromnych ciężarów, ja bym zrobił biceps, triceps, super seria. Trening może nie będzie jakiś Bóg wie jaki, nie wiem... Wyszukany, ale na końcu zrobimy, to, czego chyba nie widziałeś. Wiele osób to zna, ale akurat z większością właśnie ja takich osób turbokoks w końcu, nie? No turbokoks już się pałem. No zresztą co to dużo, my nie będziemy pierdolić, tylko no, po prostu zaczynamy ćwiczyć, tak? Zobaczycie za chwilę, jak to wygląda. Dobra, to lecimy, no. Dobra, lecimy. Gaz. Jazda! Katowice nocą, ze spiżową mocą. I z waszą pomocą damy czadu dziś. Ja mówiłem, kurwa, o uzależnieniu, nie ty. No to następnym razem trzeba jechać razem na wakacje. Następnym razem to do Spiżu idziemy, a nie ten trening. To by był zajebisty trening, tylko... To by wam... Moglibyśmy wtedy dłużej pogadać. No wtedy byśmy na pewno pogadali. Wtedy byśmy nie przestali gadać. No na pewno. Nie, ja nie stosuję żadnych używek. Już mówiłem to wiele razy. Czasem piwo i tylko tyle. Naprawdę, nie stosowałem nigdy. Nie wiedziałem, że jesteś taki dwulicowy. Nie. Fajnie, nie paliłem. Nie brałem nigdy narkotyków i przestrzegam też przed tym, bo to nigdy nie było dla mnie do niczego potrzebne. Jak możesz przestrzegać, nie biorąc. Przestrzegam, żeby po prostu sugeruję, że można żyć bez tego. Po prostu. Czyli widzicie? Na razie, czy co? Jeszcze raz? Też dyszki tutaj? Tak, to kurde. Czyli widzicie turbokoc? Uczy. Pierwszą serię zróbmy tym, nie? Na sucho, bez tego. Nie, pierwszą serię zróbmy tym, a potem założymy tu 15 po prostu. To podać ci jakoś, czy coś? Nie, na razie nie. Tutaj się sam palę. Więc wiesz, teraz czapka się odwraca w drugą stronę. Tak jest. O kurde, to nie chciałem, że taka to... Ale to jest zajebista. No tam u siebie nie macie takich. Nie mamy takich, kurwa, u nas na wiosce? Gdzie? Ty w mieście, kurwa, wielkie miasto, tak? Nas tu wypuścili, kurwa, gdzieś tam na wioskę przyjechali. Ale faza, naprawdę.
kurwa, czuję się naprawdę jak jakiś człowiek ze wsi, kurwa, gość przyjechał i ławką się jara. Nie no. My mamy też ładne kluby, ale kurwa, takich ładnych nie mamy, no niestety. Co ja będę mówił? No widzicie, co robimy, nie? Biceps, triceps w super serii. Ale maszyna, ta, ławeczka, ławeczka. O kurwa! Zajebiście, co? Ale mega! Tak to jest, jak się człowiek ze wsi do miasta. Patrzcie, kurwa, ciepło od razu zrobiło. Dzisiaj temperatura jest taka dość pokaźna. 28 stopni. A ja jestem tylko po śniadaniu, ale nie tak gorąco, już Markowi mówiłem wcześniej, że jest tak gorąco, że nie dam rady jeść. Taka to masa niestety. Real Farm będzie musiał mi kurwa zwrócić teraz za to, że ja tutaj jeżdżę i masę tracę tylko przez te wyjazdy. Takiego trenera? Kurwa, nie wiem, no tak ze 115 wagi, no dobrze dobity koń. I chciał tam ze swoim klientem zrobić, z klientem albo sam, no już nieważne teraz, żebym nie skłamał, na suwnicy barki, no i tam jakiś ziomeczek sobie tam robił, kurwa, nie wiem, 65 plus może, 500 plus. No i wiesz, przychodzi do niego, no i pyta się, że przepraszam, ile ci zostało, nie? Tam ten siedzi, sporo. No to powiem ci, kurwa, oszalałem wtedy, nie? Myślałem, że go rozniesie tam. Drugi triceps ten weekend. No ale cóż, no. Jak jest mały, to musisz robić. Jak jest mały triceps, to muszę robić go codziennie. Pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Nie. Nie ma małych tricepsów. Są tylko złe przetreningówki. A że my przesnęliśmy Unreala. Unreal. Real Farm. To dobrze, dobrze idzie. Czekaj, muszę iść do kibla. Zatrwałem. Tak, ta straczunia. Ja po prostu wypłukuję glikogen, już wie? Zawody. Za tydzień. Widać, że trenuję trochę łapy, nie? Nóg nie robi, ale łapy są. Robię, kurwa. Marek mówił, że nóg w ogóle nie robi, bo po co? Mówi, że w dżinsy mu nie wejdą. Żartuję. Kurwa, muszę dopiąć szybko, szybko pod światłem, kurwa. Coś tam jest, nogi. Żeby nie było, żeby nie było, że taki bosia, kurwa. No, specjalnie podkręciłem. Tutaj na przykładzie możecie zobaczyć, jakich błędów nie wolno popełniać podczas treningu, tak? Czyli to, o czym powiem na swoim kanale. Nie bujamy. Pełne rozciągnięcie. Dzięki. Wiedziałem, że kurwa przyjadę i będzie mi tutaj dyskredytował. Dobra. Tak go nogi zabolały. Ty, to już będzie? Ja najwięcej tu cisnąłem 70 albo 85. No teraz będzie 70 parę, prawie. 30, 60, 7. Albo zdychę. No, coś takiego. No to już? No to podyszę, no i tyle zostało. No już będzie solidnie. Ale nie po to się spotkają tutaj, kurwa, dwa dziki, żeby robić tutaj dziesiątkami, nie? Wiesz, jak jest dzisiaj bez ciężaru, bo zmęczony. Gdzie lekki trening robimy? Gdzie lekki trening. Nie, ale zawsze jest tutaj narzekanie, że pod komentarzach, że wiesz, że z zawodnikami, lekkie treningi, strasznie słaby trening. No dzisiaj kurwa macie. Masz, kurwa. Ten bicepsik trzeba też dołożyć. Może bicepsik nie.
no, powiem szczerze, że jest dobrze. Rozgrzewka udana. Myślałem, że on się wypierdolił z tym ciężarem. Dobra. No tu śmiechy, chychy. Jedziemy. A tu kurwa trzeba to wyjebać jeszcze. Ale lekkie. Twój kolega nie wytrzymał presji. Bliżek może srać? Poszło? Tak. Teraz Mareczek już kręci bicepsik. Robimy oczywiście serię, super serię z na dwóch, obu maszynach. Dla odmiany. Teraz był ciężar wolny, dlatego teraz troszeczkę dopiździmy na maszynkach. Fajne są maszyny, ja tu lubię zawsze próbować czegoś nowego. Też mam taką u siebie podobną, ale widzę, że tutaj z fajnym podporem na bic, na tricepsy i jest zajebiście wyizolowany sam bicek, gdzie pracuje tego bicepsie. Taka główeczka. Jest dobre, no. No jest dobre, co mam. Czyli nie jakiś tam kurwa przypadkowy turysta tutaj z Egiptu, tylko kurwa, tylko prawdziwy bicek. Prawdziwy Albańczyk, kurwa. Prawdziwy kurwa ten, Real Farmczyk. Tutaj taki Francuzik też, delikatny. Francuzik, ale do góry, nie? Tylko tak, tu podnosisz, tu puszczasz dopiero. I teraz po. Fajnie, kurde. Fajnie wchodzi, ale pompa, kurwa, taka rzecz. Fajnie wchodzi, no. Rozrywaca już łapy. Od razu w bicepsie wyszło, według mojego oka, szybki pomiar, 37. Ze mną dzisiaj Mariusz Czerniewicz. Marek Wilczak w łapie 33. Dzisiaj możecie sobie zobaczyć fajnie, jak wygląda różnica między kulturystą naturalnym. Czyli mną. Czyli mną. A między naturalnym a kim? A naturalnym. Między kulturystą naturalnym i starym grzbietem. Słuchaj, jak do mojego kolegi mówili, że ile ty tego koksu ładujesz, to on mówi, jak mam hajs, to bombarduję, proste. Z taką żyłą do tego, do pobierania. I powiedzieć do pani, proszę sobie wybierać. Do koloru, do wyboru. Do mnie zawsze ten, jak idę na pobranie, to mówi babka, żebym się już nie dziarał dalej, bo w razie czego miał wypadek, to nie ma potem gdzie wejść, bo jakbyś miał wypadek, to ci nie będzie tak widać żył, nie? No tak. No. Chyba, żebyś jechał po treningu łap od razu. Chyba, że tak. Ale już nie może wytrzymać, kurwa, nie? Da na spokojnie nagrać mnie, bo już, kurwa, on musi być nagrywany, nie? Ty, ja muszę ćwiczyć, kurde. Pompa jest kurwa taka, że masakracja. Tam jest, tam Marek robi. Tam. Możesz sobie zmniejszyć, nie? Kurde. Jak już się dowcipnić trafił. Kurde. To tam zobaczył. Tam ciekawy trend. Nie, powiem ci, nie? Umówiliśmy się po prostu tak z Mariuszem, że jak złapie mnie choroba, to żeby był porówno trening, no to wtedy przyjeżdża do mnie i od razu wsiadł w auto.
Wilczek dzwonił z samolotu, mówił, że kurwa się z dupy już leje. Maniek przyjeżdża i mówię, dobra, jestem kurwa jutro. Memory 5, Maniek. W końcu dał mi fory. Od Kielc ustalaliśmy trening, ale on za silny był dla mnie. Powiedziałem, człowieku, metę przyrzucę, dopiero wtedy mogę do ciebie przyjeżdżać. No i przyjechał. I przyjechałem. Ostatnia seria. Przy następnym ćwiczeniu wiem, Mariuszku, że tam jest fajnie, ale posłuchaj, bo mam coś do powiedzenia. Nie mogę się skupić. Taka siłownia, taki urok, Katowice. Katowice nocą. Nie dokładamy nic, nie? Nie, nie. Nie dokładamy. Także tego. Ojej, ten. Tak to jest, kurwa. Poziom testa rośnie na siłowni. Nie trzeba nic wbijać. Wystarczy przyjść i już jest dobrze. Ach, ten trening siłowy. Co on robi z mężczyznami? Chłopie, kurwa, bo nie damy zrobić następnej serii. Nie patrzę, nie okej idzie. Wiem. Co jest? Nie, jeszcze nie. Operator nie podkręca specjalnie, nie mam. Ja wiem, kurwa, znam tą żmiję. Powiedziałem mu, wczoraj mu coś mówiłem. Podkręca mnie specjalnie, że miał później problemy, kurwa, w domu. Awantura. Się łebko wykręci, kurwa, ja... Typowy, kurwa, gość na siłowni z telefonem. Ja nie noszę telefonu, nigdy, nikt nie biorę telefonu na siłowni. Dlatego, jeżeli chcę sobie uwiecznić swój trening czy coś, to tylko i wyłącznie po treningu, a nie w czasie. To ja cię tutaj stary oznaczam. Tak? A, to okej. Okay. Chyba, że ktoś mnie oznacza, to wtedy z telefonem może robić wszystko. Nie, Marek, nie. Ja żartuję. Po to robię. Ja żartuję. Ty, ale jestem tak nabity teraz. Chyba wczoraj ta golonka mnie tak, kurwa. Teraz tak, ode... Jeść, mamo, jeść. Nie, dobrze, że mam żarcie ze sobą, bo kurde, jestem już głodny. Jak jestem głodny, to już, kurwa, mi ten trening nie idzie. Jest taki moment zawsze... Przestań się mam. Nie, zawsze jest taki moment po jedzeniu, że jeżeli przekroczysz taki limit czasu, a nie zrobisz treningu, gdzie jesteś akurat w sam raz i później jest już taki, że zaczynam głodnić i robię trening, jest kurwa chujowy. Najlepiej dla mnie się ćwiczy gdzieś tak godzinę 15 po zjedzeniu. Wtedy trening wychodzi jak godzinka, na przykład 45 razem z prysznicem, ze wszystkim. Lecę do domu i mam akurat 3 godziny odstępu między posiłkiem kolejnym, nie? No i dla mnie to jest wtedy idealna bajeczka. Idealna. Dobra, teraz ja, tak? Chodź, pokażemy kuleczka, jak wygląda ładna. Ale widać na siłowni, że jest niedziela, bo ludzi już tak trochę wywiało. Do kościoła chyba pojechali. Na niektóre godzina? 13:28, nie, no to może nie. Po kościele na obiad. Niby trening rąk, kurwa, ale... Co? Jakiś niby trening rąk, ale powiem ci... Ja się odblokuję przynajmniej, bo się lepiej poczuję, tak? Wiesz, że się zmęczysz, kurwa, pierwszy raz. Ja już tak już jestem zmęczony, bo ten tydzień dał mi tak po dupie. Szósty mój trening w tym tygodniu. Szósty trening w tym tygodniu mój. Także... Organizm czuje po kościach już, bo bolą. Czuję, że też potrzebuje trochę odpoczynku. Bardziej, może nie kości, stawy. Myślałem, że... Jak kiedyś, tak jak młody byłem, że jestem nie do zajechania. Tam mówiliśmy z Markiem, że nie istnieje coś takiego jak przetrenowanie. Może nie istnieje, ale zmęczenie na pewno istnieje. Czasem też człowiek musi odpoczywać, no niestety. Nie jesteśmy maszynami.
A ten kurwa dokłada co chwilę. Tak jak Marek na początku wspomniał, będą fajerwerki. Tutaj robimy teraz ćwiczenie, gdzie będziemy naraz obydwaj robić. Jedenastka tak zwana, nie wiem czy ktoś to robił. Ja akurat nie próbowałem, ale Marek mówi, że będzie dobra faza. Ćwiczymy razem, jedną sztangą, będziemy sobie ją podawać albo wyrywać z rąk do rąk. Zobaczycie zresztą jak to wygląda, nie będę tutaj opisywał, kurwa, sami zobaczycie. Dawaj Marka, jeszcze ostatnia seria tricepsika. Przedostatnia. Jak to siadłeś, że myślisz, że mamy tak, tak? No i tak jak wam mówiłem, nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. No i tak jak mówię, jestem wkurwiony, kiedy nie zjem godzinę przed treningiem, jem godzinę po treningu. Mocno. Jeszcze dwa. Ostatni. Ekstra. Jedziemy. Fuck. Panie kochany, toż to już. Pizdziec. Kurwa. Nie, kto mi kurwa plecy umyje? Marek, myjesz mi plecy. To ten, po bicepsie od razu pociągamy się. No. Później pociąganie będzie. Pociąganie. O fuck, ty, normalnie, pomimo tego, że jest klima. Gazacek, co? To poleciało srogo. O, zajebiste ćwiczenie. Kurwa, nie robiłem, ale wytrzymałościowo jest konkret. Jak ktoś tam chce spróbować, to... Jako ostatnie na dopinkę, w jednej serii, ewentualnie w dwóch, no bo to w czterech seriach to jest zabójstwo. Nie, to myślę, że nawet jedna to jest optymalnie, bo kurwa tak napompowało rękę, że nie czuję w ogóle bicepsa, jednego i drugiego. O. Z bicepsie od razu z 37 na 37,5. Skoczyło. Starczy Marek, dobra. Kamery tam nie wystarczy, że zdubluje dwa razy. Ale ogólnie zrobimy jeszcze jedną serię, nie musimy jebać po 11, ale chcę zrobić. Jak już zaczęliśmy, kurwa, to dobiję się, przynajmniej się lepiej będę czuł. Jesteśmy już po treningu z tym turbodzikiem, z Markiem W. Wilczakiem w Katowicach. Na zakończenie każdego programu w poprzednich seriach mieliśmy jakiś dodatkowy konkurs, czy to mierzenie bica, czy mierzenie uda. W tej serii będzie troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj nie robimy stricte konkursu dla naszego gościa, tylko troszeczkę chcemy zmienić. Ta seria miała być wyjątkowa. Osoby, które śledzą mój profil i pewnie już wiedzą, że jest grupa i właśnie specjalny konkurs będzie przygotowany tylko i wyłącznie dla tejże grupy, dla fanów, którzy śledzą, są na bieżąco i zresztą się pewnie niebawem dowiecie, o co będzie dokładnie chodziło, ale to już przy okazji kolejnych nagrywek i kolejnych tematów będziemy wszystko wrzucać na bieżąco, żebyście mogli wiedzieć. I tam wystartujemy z tym konkursem, tak jak powiedziałem, nie dla mojego gościa, tylko już specjalnie i tylko i wyłącznie dla widzów. My dla Marka dziękujemy za trening, dziękujemy, że Marek zgodziłeś się ja wystartować ze mną. Trening był, jak widzieliście, spoko, co? Jak na
Jak na amatora i wykończańca, kurwa. Nie, naprawdę, bardzo dobry trening, kurczę, daliśmy czadu dzisiaj, pomimo tego, że to były tylko ręce, ale ja się zmachałem i kurde, czuję się taki już dobity. Cieszę się. No, dobry trening, naprawdę, i fajne, fajne ćwiczenie, te jedenastka, coś nowego dla mnie. Taka, że już się nie chce stać, aż nie? Już, no, ręce są już nie wiem, gdzie ręce mam założyć, tak mnie napierdalają. Marek, co powiedz, teraz planujesz? Jakieś znowu wyjazdy, jakieś masz jakieś plany teraz na siebie, co teraz u Ciebie będzie się działo, gdzie Cię będziemy mogli spotkać? Co będziesz teraz robił ciekawego? Najprawdopodobniej będę się kręcił na razie pomiędzy Katowicem a Zabrzem. Na razie staję na miejscu. Lipiec, sierpień chyba jakieś wyjazdy. Z tego co wiem, w czerwcu jest impreza organizowana z Infarmu w Szczecinie, na której będziecie mogli mnie zobaczyć. Co i jak, jeżeli chodzi o szczegóły, to jeszcze nie wiem, więc dopiero jakieś tam informacje. Emisja tego programu już pewnie będzie po czerwcu, także już Ciebie widzieliśmy w czerwcu. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i mimo tego, co tam odjebałem, nie myślicie o mnie źle. No, Marek, przepraszam od razu za to, co odjebał w Szczecinie. Nie chciałem. Jakiś czas temu. Nie byłem sobą, po prostu tak wyszło. Nie, alkohol, wiadomo. No, bardzo bym chciał jednak pozostać w Infarmie. Patryk, przepraszamy. No, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o lipiec, sierpień, może jakieś wyjazdy za granicę, na pewno jakieś 2-3 sesje zrobimy z zdjęciowym. Miałem masować dalej, z racji tego, że teraz był wyjazd, to sobie tydzień, dwa zrobiłem takiej delikatnej redukcji. Chyba teraz na wakacje już tą redukcję przytrzymam, bo jak myślę, żeby się świniaczyć. No dobrze wyglądasz, nie wiadomo. No, na to co jem. Na to czasem co ćwiczę, to wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku, jestem z siebie zadowolony. Nie mam już takiej obsesji jak kiedyś, bo kiedyś była korba taka, że jak nie zjadłem, to choćbym się miał zeżygać, to muszę zjeść, a chyba nie na to. I waszone pewnie każde ziarenko, tak? Tak, tak. A teraz sobie po prostu jem porcję taką, jaką chcę, raz jem mniej, raz jem więcej. No właśnie. I jest fajnie. Zdrowe podejście. Po prostu żyję. Jeżeli nie startujemy, no to wiadomo, nie musisz mieć wyliczone 50 gram ryżu, jak tego nie zjesz, to będzie. I co 3 godziny z zegarkiem będzie źle, tylko po prostu jest sobie wtedy tak, jak możesz. I nawet dzięki temu, że sobie pozwalam na różne rzeczy, tak jak byłem teraz na wyjeździe, szczerze, na słodkie, może raz sobie pozwoliłem, bo po prostu nie miałem na to ochoty. Jeżeli wcinasz i masz produkty takie, które może kiedy masz ochotę zjeść, nie wiem, cały talerz pomarańczy, to jem i nie robię sobie z tego nic, trochę pobiegam, trochę się poruszam i cały czas ta forma jest. Popływać. Niby masowałem cały czas, przez tam, nie wiem, 3-4 miesiące nie kręciłem cardio, kręciłem teraz przed wakacjami 2 tygodnie. I zawsze jakieś tam te zarysy lekkie są i forma jest fajna. No i znaczy fajna, no dla każdego fajna to jest inne słowo, to prawda? Dokładnie. Taka, że po prostu nie wstydzisz się sam siebie. No, bo to nie chodzi o to, że musisz mieć obsesję. No i tyle, nie ma co więcej gadać. Dobra, Mareczku. Dzięki bardzo jeszcze raz. Pewnie niebawem tak się gdzieś jeszcze spotkamy. Tak jest. Dzięki bardzo, że byliście. Jeżeli się podobało, łapeczka w górkę, udostępniamy, lecimy, wbijacie do Marka na profil, Wilczak trenuje, po kupę motywacji, fajnych dziarek, dobrych dupeczek itp. itd. Dziękuję bardzo. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie. To cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy. Real Form for Real Athletes.